dobry Państwu. Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca pomocy humanitarnej dla powodzian. Szanowni Państwo, walczymy na dwóch frontach. Z jednej strony mamy oczywiście cały czas powódź i falę powodziową, która idzie i być może około południa w poniedziałek dopiero nas opuści, więc w tej chwili są układane worki w wielu miejscach. Zagrożenie, które nie minęło i to jest jedna sprawa, no ale to już jest północ województwa, natomiast na południu mamy zniszczenia, mamy ludzi, którym trzeba pomóc i oczywiście rząd pomaga razem z wojskiem, ze służbami. Dla przykładu w tej chwili zawnioskowaliśmy o 44 miliony złotych na zasiłki, ponieważ widać, że tych zasiłków spływa bardzo dużo i są już wypłacone albo są aktualnie w realizacji ponad 16 milionów złotych. 25 milionów złotych będzie jest przeznaczone dla samorządów na likwidację skutków powodzi, ale to jest jedna część i to oczywiście tam walczą też służby, walczą straż pożarna, żołnierze odgruzowują i tak dalej, natomiast bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy chcą pomóc. Bardzo dziękuję organizacjom pozarządowym, osobom prywatnym, które chcą pomóc i bardzo proszę o to, żeby ta pomoc była skoordynowana, żebyśmy nie jechali do miejsca zalanego, bo to sprawia większy problem niż czasami pożytek, więc zadzwońmy tam, gdzie trzeba, skontaktujmy się, gdzie czego potrzeba i zostawmy na przykład w odpowiednim wskazanym miejscu nasze dary, o czym już będzie mówił za chwilę pan wicewojewoda Piotr Sebastian Kozdrowicki, który jest szefem zespołu do spraw pomocy humanitarnej i przyjmowania pomocy i on jakby opowie też o wielu innych aspektach, a także o swoim zespole. Proszę bardzo. Dziękuję panie wojewodo. Szanowni państwo, Piotr Sebastian Kozdrowicki, wicewojewoda dolnośląski. W pierwszej kolejności chcemy podziękować za niezwykle liczne oferty pomocy, które spływają do nas z całego kraju, z bardzo wielu różnych branż, podmiotów, zarówno publicznych, prywatnych, od firm, organizacji społecznych. Celem naszego zespołu działającego tutaj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim jest to, żeby tą pomoc skoordynować i sprofilować potrzeby tak, żeby cała ta pomoc i wsparcie trafiała wszędzie tam, gdzie jest w pierwszej kolejności najbardziej potrzebna. Stąd powołaliśmy infolinię i adres mailowy, widoczne tutaj, gdzie mogą spływać zarówno wszystkie oferty wsparcia i oferty pomocy, ale także zapotrzebowanie na wsparcie. Oczywiście działamy we ścisłej współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i tutaj w urzędzie i tam w Centrum Zarządzania pracują sztaby ludzi, które zajmują się koordynowaniem ofert pomocy oraz ofert wsparcia, łączeniem ich, parowaniem i rozdystrybuowaniem tych transportów liczonych w dziesiątkach tirów. Do tej pory spłynęło do nas ponad 251 ofert pomocy z całego kraju i każda z tych ofert pomocy to jest, tak jak mówię, mówimy o tirach z dostawami sprzętu, elektroniki, wody, oczywiście żywności. To są towary, to były towary pierwszej potrzeby, o tym zaraz powiemy, ale bardzo różnorodnego sprzętu, jak elektronika, osuszacze, geowłóknina, agregaty prądotwórcze, akumulatory samochodowe, materace, pasze dla zwierząt. Naszym zadaniem jest, żeby to wszystko sprofilować i wysłać we właściwe miejsce. Zrealizowaliśmy już do tej pory około 60 dostaw i jeszcze dziś kolejne są w trasie do najbardziej poszkodowanych rejonów Dolnego Śląska. Wszystko to nie udałoby się bez sztabu wspaniałych ludzi zaangażowanych do pracy, którzy sami się zgłosili i wzięli nas na siebie ten ciężar. O jednej osobie powiem w pierwszej kolejności, bo jej tu nie ma. Jest nią Robert Leszczyński, nasz pełnomocnik wojewody do spraw ochrony ludności. Robert jest logistykiem, który wszystko to spina. Nie zdążył dzisiaj do nas dotrzeć właśnie dlatego, że jest w trasie między Lądkiem, Stroniem, Kłodzkiem i Wałbrzychem i zajmował się tam łapaniem lokalnych punktów wsparcia i lokalnych hubów dystrybucyjnych po to, żeby ta pomoc często z drugiego końca Polski spływała w ciągu kilkunastu godzin na miejsce. Natomiast drugą osobą, oczywiście Robertowi bardzo serdecznie dziękujemy i machamy do niego gdziekolwiek teraz jest, gdzieś w trasie na Dolnym Śląsku. Natomiast drugą osobą, której nie mogę nie wspomnieć, jest stojący obok mnie Andrzej Rybusto-Łoczko.
Andrzej jest pełnomocnikiem ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, specjalnym, mogę powiedzieć, wysłannikiem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w sposób niesamowity koordynuje współpracę naszych służb ze stroną społeczną, z organizacjami pozarządowymi i społecznymi. I o tym, i o tym zadaniu, jakie mają i organizacje społeczne, i administracja rządowa, Andrzej powie więcej. Bardzo dziękuję, panie wojewodo, szanowni państwo. Przede wszystkim rola organizacji pozarządowych po powodzi w 2010 roku została bardzo mocno dostrzeżona. Bez organizacji pozarządowych i w 2010, ale i później, w 2020, 2022 i teraz w 2024 roku byśmy sobie nie poradzili tak sprawnie z całą pomocą humanitarną. Podziękowania należą się nie dziesiątkom, nie setkom, a już pewnie tysiącom organizacji pozarządowych, które bardzo ciężko pracują w terenie. Pan wojewoda wspomniał o 250 ofertach pomocy, ale to są tylko te oferty pomocy, które przepłynęły przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, bo tych ofert pomocy poza Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim też bezpośrednio trafiły do powiatów i do gmin. Chcielibyśmy bardzo podziękować przede wszystkim Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, Poczcie Polskiej, harcerzom, w szczególności Związkowi Harcerstwa Polskiego, który odpowiada na nasze różne potrzeby, bo i pomaga załatwić wywrotki, dzisiaj go włókninę do brzegu, Bankowi Żywności we Wrocławiu, który stał się swoistym hubem przerzucania żywności z całej Polski, Mapuj Pomoc, inicjatywie, która zrzesza już ponad 1000 organizacji pozarządowych, na której można znaleźć oferty pomocy, które są z całego kraju, Caritasom, tym lokalnym, ale też i tym Caritasom, które działają w całej Polsce. Bardzo dziękujemy też dwóm organizacjom pozarządowym, które bardzo ciężko pracowały w trakcie akcji ratunkowej, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i setkom ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy też przykład tego, że organizacje pozarządowe potrafią również stałe rzeczy robić. W Kłodzku jeden z hubów, dwóch głównych hubów jest prowadzony przez Fundację Razem Możemy Więcej i oni jako organizacja pozarządowa ten hub tam zorganizowali. Bardzo dziękujemy za ten zryw w całym kraju. On jest bardzo ważny, bardzo potrzebny i te wszystkie inicjatywy, które są podejmowane, są naprawdę cenne. Natomiast już mamy taką gorącą prośbę, żeby celować z tą pomocą. To znaczy, że już naprawdę wody i żywności jest tyle tutaj zgromadzone, że starczy na jeszcze na wiele, wiele, wiele tygodni. Prosimy o te rzeczy, które powiaty wskazują, że są potrzebne, gminy wskazują, że są potrzebne. Dzisiaj przede wszystkim osuszacze i ozonatory. To są te dwie rzeczy, których najbardziej i najpilniej tutaj potrzebujemy na tym terenie. I to, o czym pan wojewoda wspomniał. Prosimy również, zaczyna się weekend. Dostajemy mnóstwo sygnałów, że ktoś na własną rękę chce się dostać do tych terenów, które zostały zalane. Oczywiście do dwóch najpopularniejszych, czyli do Lądka i do Stronia. Tam się za chwileczkę zaczną tworzyć po prostu korki. Więc prosimy bardzo wszystkich wolontariuszy. Każda pomoc jest potrzebna. Ale zadzwońcie, zapytajcie, umówcie się, no bo jeżeli wolontariusze mówią, to my żeśmy się umówili, że pomożemy oczyścić parafię, pomożemy oczyścić szkołę, to znaczy, że się skontaktowali z konkretną instytucją, z konkretnym miejscem. Natomiast nie jedźcie tam, jeżeli nie macie wyznaczonego celu i nie macie miejsca, do którego chcecie konkretnie, z którym konkretnie jesteście umówieni. I też pamiętajcie o tym, żeby być samowystarczalni. To znaczy, żeby wziąć karimatę, śpiwór, własne jedzenie, po to, żeby nie być obciążeniem dodatkowym dla tych samorządów, które tak mocno tam ucierpiały. I ponieważ na co dzień pracuję w Narodowym Instytucie Wolności, to jeszcze chciałem też przypomnieć wszystkim organizacjom pozarządowym, że już od wtorku można składać do nas wnioski do 20 tysięcy złotych na odbudowę, na taką pierwszą odbudowę w organizacji, na zakupienie laptopa, który popłynął, na zakupienie kanapy, która została zniszczona, czy na odmalowanie za chwilę, które będzie. Zachęcam do tego, żeby wszystkie organizacje pozarządowe poszkodowane w trakcie powodzi składały do nas wnioski. Wszystkie te miejsca, nazywamy je hubami pomocy, czyli takimi centrami logistycznymi, które zbierają nie tylko materiały i surowce, ale także wolontariuszy. Ich dokładną listę można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ta lista jest stale aktualizowana i na szczęście się stale rozwija. Pomoc dzielimy roboczo na trzy etapy. Pierwszy etap, czyli żywność, woda i leki, już się zakończył. Warto to bardzo mocno podkreślić. Żywności, wody i leków już nie potrzebujemy. Teraz jesteśmy na drugim etapie. Potrzebujemy materiałów i sprzętu do odgruzowywania tych zniszczonych miejsc, a więc sprzętu takiego jak taczki, jak łopaty, jak profesjonalne narzędzia typu agregaty prądotwórcze, ozonatory, osuszacze, pompy wodne i tak dalej. Teraz trwa ten drugi etap, natomiast już także przygotowujemy się do trzeciego etapu,
który będzie etapem odbudowy. Będziemy wtedy potrzebować materiałów budowlanych, czyli cementu, cegieł, betonu, a także elementów wyposażenia wnętrz czy mebli, po to, żeby jak najszybciej te zniszczone miasta i miasteczka postawić z gruzów z powrotem na nogi. Stworzyliśmy jeden kanał informacyjny, jest nim infolinia oraz adres mailowy dostępny na stronach naszego urzędu. Zachęcamy, żeby wszelkie oferty wsparcia, zarówno od firm, przedsiębiorstw małych i dużych, od organizacji pozarządowych, a także od osób prywatnych, kierować tam, dlatego że tam w jednym miejscu jesteśmy w stanie najlepiej i najefektywniej zebrać te informacje, stworzyć bazę zapotrzebowania i ofert pomocy oraz rozdysponowywać je wszędzie tam, gdzie są najbardziej w tej chwili potrzebne. Gorąco także apelujemy, żebyście nie jechali w ciemno do tych najbardziej poszkodowanych miejsc, w szczególności do Lądka i do Stronia Śląskiego. Nie jedźcie tam, jeżeli nie jesteście wcześniej umówieni na konkretną pomoc, na konkretny rodzaj działania. Jeżeli nie jesteście umówieni, wasza obecność tam będzie tylko problemem. Problemem dla służb ratowniczych, dla ekip sprzątających i dla ekip już przygotowujących się do odbudowy tych miast. Dlatego zachęcamy najpierw do skontaktowania się z dowolną instytucją publiczną. Może to być nasz urząd, ale mogą to być także urzędy powiatów czy gmin. Już tam na miejscu oni pokierują was tam, gdzie jesteście najbardziej potrzebni. Nie jedźcie w ciemno, bo będziecie tylko przeszkadzać. Tak, jesteśmy naprawdę wszyscy bardzo poruszeni tą spektakularną skalą pomocy i zaangażowania mieszkańców, którzy nie tylko w wielu miejscach Dolnego Śląska jako pierwsi organizowali akcje umacniania wałów i układania worków z piaskiem, ale często wręcz przychodzili do nas i pytali, co jeszcze mogą zrobić więcej, gdzie mogą pojechać, gdzie są potrzebni. To zaangażowanie i taki entuzjazm ludzi na każdym kroku jest naprawdę niezwykłym doświadczeniem i bardzo serdecznie za niego dziękujemy. Organizacje pozarządowe pierwsi byli samorządowcy i pierwsze były ruch społeczny, jak najbardziej. Zdecydowanie to właśnie dzięki organizacjom pozarządowym jesteśmy w stanie tak sprawnie przeprowadzać akcje pomocy humanitarnej. To właśnie dzięki organizacjom pozarządowym i społeczeństwu obywatelskiemu możemy dzisiaj mówić, że czegoś mamy za dużo, mimo że od powodzi minęło dosłownie kilka dni. W związku z tym to ten zryw po raz kolejny, w ciągu 3-4 lat, po raz trzeci tak ogromny, wspaniały zryw społeczności Polski pokazuje, że naprawdę jesteśmy solidarnym narodem. Co możemy zrobić jeszcze więcej? Teraz przede wszystkim musimy odpowiedzieć na te potrzeby, które zgłaszają nam powodzianie. A oni chcą jak najszybciej zabezpieczyć swoje domy przed zimą. Po to, żeby te domy, które ocalały, które nie będą do rozbiórki, jak najszybciej osuszyć, jak najszybciej zamknąć, dokupić drzwi, okna i sprawić, żeby ta wilgoć przed zimą po prostu była stamtąd wyeliminowana. W związku z tym teraz potrzebujemy osuszaczy, potrzebujemy ozonatorów, potrzebujemy grabi, potrzebujemy łopat, potrzebujemy środków czystości, tak żeby jak najszybciej te wszystkie miejsca doprowadzić do stanu sprzed powodzi, albo przynajmniej do takiego stanu używalności. Tak, dzisiaj też pan wojewoda meldował na sztabie i informował, że jest 200 inżynierów, którzy będą oceniali stan budynków na terenie województwa dolnośląskiego. Sprawdzali, czy te budynki nadają się do użytku, a każdy po prostu w miarę swoich kompetencji, tak jak pani powiedziała, po prostu, żeby przyjechał i pomógł, ale w sposób zorganizowany, to znaczy, żeby jednak to wszystko było pod nadzorem służb, szczególnie takie sprawdzenie budynków, szczególnie takie zobaczenie, czy ten budynek rzeczywiście nadaje się do użytku, żeby to było zrobione nawet jeżeli przez osoby, które na co dzień nie pracują w tych instytucjach. To pod nadzorem tych instytucji, jak Inspekcja Nadzoru Budowlanego, powiatowa czy wojewódzka. Thank you.